Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Dla Elżbiety nadszedł czas rozwiązania i urodziła syna. Gdy jej sąsiedzi i krewni usłyszeli, że Pan okazał tak wielkie miłosierdzie nad nią, cieszyli się z nią razem. Ósmego dnia przyszli, aby obrzezać dziecię i chcieli mu dać imię ojca jego, Zachariasza. Jednakże matka jego odpowiedziała: nie, lecz ma otrzymać imię Jan. Odrzekli jej: nie ma nikogo w twoim rodzie, kto by nosił to imię. Pytali więc znakami jego ojca, jakby go chciał nazwać. On zażądał tabliczki i napisał: Jan będzie mu na imię. I wszyscy się dziwili. A natychmiast otworzyły się jego usta, język się rozwiązał i mówił, wielbiąc Boga. I padł strach na wszystkich ich sąsiadów. W całej górskiej krainie Judei rozpowiadano o tym wszystkim, co się zdarzyło. A wszyscy, którzy o tym słyszeli, brali to sobie do serca i pytali: kimże będzie to dziecię? Bo istotnie ręka Pańska była z nim. Chłopiec zaś rósł i wzmacniał się duchem, a żył na pustkowiu aż do dnia ukazania się przed Izraelem. Narodziny dziecka zawsze są wielką radością, nie tylko dla rodziców, ale dla wszystkich krewnych i znajomych. Cieszymy się z nowego życia. Wiążemy z niemowlęciem nowe nadzieje. Radość jest tym większa, im dłuższe jest oczekiwanie. Elżbieta i Zachariasz, podobnie jak Sara i Abraham, czekali na swojego potomka niemal całe swoje życie. U kresu żywota Bóg spełnia ich największe pragnienie. Bóg zawsze spełnia swoje obietnice, ale czyni to w ustalonym przez siebie czasie. My jednak często bywamy niecierpliwi, a czasem nawet wątpimy w ich spełnienie i rezygnujemy z wyczekiwania. Imię, jakie otrzymuje pierworodny syn Elżbiety i Zachariasza, to Jehochanan. Imię to oznacza, że Bóg jest łaskawy. Święci małżonkowie już do końca swoich dni będą pamiętać, jak wielką łaskę wyświadczył im Bóg. Imię syna będzie o tym im przypominało. Warto pamiętać, że Bóg jest łaskawy. Czy także my zachowujemy w pamięci te wydarzenia w naszym życiu, w których doświadczyliśmy łaskawości Boga? Jan stał się wielkim. Jest po Jezusie i Maryi najbardziej znaną, szanowaną i czczoną osobą. Ku jego czci wybudowano bardzo wiele świątyń, i ze wszystkich imion to właśnie jego jest najbardziej popularnym imieniem męskim. W ten sposób spełniają się słowa Chrystusa: kto chce być pierwszy, niech stanie się ostatnim. Jan Chrzciciel jest najpokorniejszym spośród wszystkich ludzi ziemi, uznając się niegodnym bycia nawet niewolnikiem Mesjasza. Jan był przez całe życie posłuszny Bogu i Jemu całkowicie oddany. Z tej pokory i posłuszeństwa bierze początek wielkość Jana, albowiem Bóg pysznych poniża, a pokornych wywyższa. Cieszmy się dzisiaj w uroczystość narodzin świętego Jana Chrzciciela, poprzednika Pańskiego, że mamy w niebie tak wielkiego patrona, a jednocześnie wstępujmy w jego ślady, ucząc się od Jana, że Bóg jest łaskawy i że w pokornej i oddanej służbie Bożej odnaleźć możemy prawdziwe szczęście i spełnienie wszystkich pragnień.